Dobry wieczór, kochani. Witam Was serdecznie po dwutygodniowej przerwie na nowej dobranocce. Zaczynamy! Dzisiaj dobranocka z takiego magicznego miejsca, jakim jest laboratorium, ale nie będziemy rozmawiali o różnych substancjach czynnych, które możemy oczywiście przyjmować i też używać w naszym codziennym życiu. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat miłosierdzia. Będzie to takie dokończenie naszego poprzedniego tematu, jakim były właśnie nierealne oczekiwania. Właśnie z tych nierealnych oczekiwań wziął mi się temat na nowy filmik, na nową naszą dobranockę. Dlaczego miłosierdzie? Bo właśnie kiedy partner nie spełni naszych oczekiwań, czy też tych zawyżonych, czy też tych takich normalnych, bo każdy z nas ma różne oczekiwania i dobrze, że mamy jakieś tam poprzeczki w swoim życiu, no to wówczas tak czujemy się trochę tacy smutni, rozczarowani, niekochani, tacy nierespektowani. Jak wówczas sobie z tym poradzić? Najważniejsze jest wtedy, aby poinformować o tym oczywiście partnera, ale podkreślam w tym miejscu, że mówimy o swoich uczuciach, o tym, co my czujemy i jak to odbieramy. Czyli nie obrzucamy partnera tą całą naszą złością, która w nas kipi i tym całym naszym rozczarowaniem, tylko po prostu informujemy go, co nas zabolało w danej sytuacji. Jestem pewna, że partner nie zrobił tego specjalnie, bo jeżeli jest z tobą, to cię kocha i tak samo ty go kochasz i waszym celem nie jest krzywdzenie siebie nawzajem, to znaczy wzajemne krzywdzenie, tylko jest wzajemna oczywiście miłość. Wchodząc z kimś w związek, zakładamy, że ten ktoś będzie o nas dbał, to znaczy, że nas kocha i jest gotowy na to, żeby oczywiście trochę się dla nas poświęcić, czyli włożyć też energię, a nie tylko brać. To działa właśnie na zasadzie dwóch stron, takich magnesów, które się do siebie przyciągają, a nie nieustannie odpychają. Między nimi oczywiście musi istnieć też taka przestrzeń na wymianę tych ładunków elektronowych, ale nieustannie cały czas muszą się przeciągać. Czyli mamy to, że każdy z nas ma swoje jakieś odrębne zdanie i każdy z nas ma taki punkt wrażliwości emocjonalnej i na to musimy być przygotowani, że ten punkt nie jest taki sam dla nas wszystkich. Każdy ma na innym poziomie ten punkt wrażliwości emocjonalnej. Dlatego też warto, zanim oczywiście kogoś tak zbombardujemy nieprzyjemnymi słowami, zrobić troszeczkę krok wstecz, nabrać świeżego powietrza w usta, czasami poprosić o pauzę podczas takiej dyskusji, czy też nawet nie wstrzymać takiej dyskusji jakiejś obraźliwej, tylko zrobić sobie taki dzień pauzy, czy też parę godzin takiej pauzy, zanim się coś powie do swojego partnera, żeby po prostu go nie zranić. Ta krótka pauza na świeży oddech, na złapanie nowych myśli, na spojrzenie na daną sytuację z innej perspektywy i też spojrzenie na swojego partnera trochę z innej perspektywy, to jest taki akt miłosierdzia. Tym aktem miłosierdzia dajesz swojemu partnerowi oraz waszemu związkowi nową szansę. Jesteś świadoma, że twój partner nie chciał cię skrzywdzić i jednocześnie dajesz jemu możliwość poznania twoich uczuć. Ty tego nie zapominasz, bo to nie jest jakoś tak, że ty sobie to wymazujesz z pamięci i o tym zapominasz albo zakopujesz gdzieś pod dywan i mówisz, że dobra, nie było problemu. Nie. Tylko informujesz o tym, że co cię zabolało w tej danej sytuacji, jakie słowa cię zabolały albo jaki gest. Czyli dajesz mu szansę poznania ciebie jeszcze bardziej i dajesz mu szansę na usłyszenie jego perspektywy. Nie osądzaj, tylko daj mu możliwość po prostu wypowiedzenia się w tej sprawie. Pamiętajcie, że tłumienie negatywnych uczuć tłumi nasze pozytywne uczucia.
a ignorowanie naszych problemów zwiększa nasze problemy. Rozpamiętywanie zaś przeszłości zabija naszą obecną miłość. Zatem nie blokuj tych negatywnych myśli w swojej głowie, nie skreślaj od razu partnera i nie skreślaj od razu waszego związku, tylko bądź miłosierny, nie kłóć się, a wchodź w konwersację z takim pozytywnym nastawieniem. Mam nadzieję, że chwyciliście, o co mi chodzi i od tej pory zaczniecie korzystać z tak fajnego narzędzia, jakim jest akt miłosierdzia w związku. A na dzisiaj to już wszystko i zapraszam Was serdecznie do kolejnej dobranocki już za tydzień. Pa!